to proszę bardzo. I Sita mówi, witam i poszła. To, czyli ja muszę teraz... No przepraszam bardzo, widzicie warunki polowe, czyli muszę skończyć nagrywanie. A serwować, bo ludzie siedzą z boku i się dziwią. Nie wiedzą, o co chodzi. Jezu. Jednym ich. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć przy okazji. Dzień dobry. Dzień dobry. Gejsza. Gdzie te faworki są? Dzisiaj same Rojsy podjeżdżają. Kurczę, ja nie uczesany. No dobrze. Pozdrawiam wszystkich. Witam w nowym dniu. W nowym odcinku. Co tam będzie, to będzie. Frytytki nie obcięte, nie będą obcinane. No chyba, że będą. Cześć. Take all the Spider-Man Sina. Yeah. To tam jeszcze coś dojrzałem na zewnątrz. Marek. Nie, to nie Marek, tu Marek. Jezus, mi się mylą. Ja nie wiem, no ale tak nie ma dużo, to czasami trzeba przejrzeć. Ktoś mi odgryzł. O, tu jest, Sina, Lu, Hansi. Już zaraz się skończę, jak tylko... Lu, mój ty, Baddi. Zaraz się skończę, jak tylko... Pora deszczowa się skończy, to będzie dużo mniej. No dobra, niech tam Sina sobie radzi. Dziękuję, pozdrawiam. Sina się pyta, no i co? Sina, how many times I tell you about the senior? 5000 razy. Bo to wiecie o co chodzi, no na drodze myli człowieka, no. Dobra, jedź. Jezu. Włączy. A potem cały dzień jeździ na tym samym. Zaraz będziesz się czepiał. Nic nie mówię, pozdrawiam. Baj. Ale mina. No i co? Znów pieniądze. $10, eh? Kurczę. Not cheap, so eh? Not already yet. We need the salad and the... Trzeba samemu coś robić, bo... It's... What is... Cucumber. Jeszcze trzeba dokupić? Yeah. Dobra, bo migotanie mi się zaczęło, muszę przerwać. Pozdrawiam. Dobra, wszystko dzisiaj opóźnione. Przepraszam za to. Sina mi tam okulary skleja. Przed chwilą mieliśmy na taką falę ludzi, no powiedzmy. No nie jakąś clean. Dużą. Słucham. Clean. No, Sina mówi clean. A tam jeszcze jedna osoba siedzi, dlatego za winkla filmuje. No dobra, jak widać. Słabość. Okej, but you make the glasses for me? Bo ja nie mogę zrobić sobie tych okularów. No bo jak nie mam okularów, to nie widzę z bliska. Jest! Ancymonek. Dzień dobry. Dobry wieczór bym powiedział. Jaki nowy kask masz, widzę. Nowy, bo wiesz co mi się stało? A ja widzę, one są popularne, ja je widzę na ulicy, jak jest. Ale ukradli mi taki sam. Pierwszy raz w życiu, jak kto ukradł? No ja byłem, ja jestem tu 6 lat, pierwszy raz w życiu, miałem tak sam, tylko szary, pojechałem do kina, zostawiłem motor, kasę tak tutaj. Widzicie? I dlatego ja ostatnio w kinie nie byłem, bo byłem tutaj. Nie, one są fajne, popatrzcie, bo coś pokażę. Ja wiem, mają tą szybkę.
To jest właśnie to, żeby tej mordy czerwonej nie było. Znaczy, nic, wiesz o co chodzi. Nic nie widać. No. I to jest tanie, to kosztuje $28. Jezu. To muszę kota sprzedać jakiegoś. No cześć, witam, witam. Witam, witam. Zaraz poczekamy na resztę, tak? No ja tak jadę, bo zgubiłem klucze, by co od tego i musiałem go szukać przy. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj klucze, siadaj. Rozgość się. Cina właśnie dostała coś od znowu pani byłej sąsiadki. Jakieś, nie wiem, tam jej gotują przy ten. A się śmieje. Jakieś takie, wiesz, no jak to oni, nie? Coś tam. You say you like the fish more, right? How? Nie no, rybka wcale była pyszna. No, because Chanta is like spider, you know, tarantula? Yeah, yeah. Really? No, yeah. Yeah. Nie, ja dziękuję. I eat already. It smells like fish. Yeah, fish smell. Dzisiaj było parę osób. Jak widzicie, zjeżdżają się. No. Miło. Zobaczyć. Zresztą niedawno się widzieliśmy, ale... Sąsiad ma jakiś sokom, ma jakiś... Nie, to jest teraz tak, że sąsiad, on tam sobie przygotowuje, potem tak o drugiej wychodzi, druga, trzecia w nocy wychodzi. Jak... Na jedzenie. Nie, no. I wtedy zaczyna robić tam. Bo on od szóstej ma te... A, to on ma jakiś sklepik, tak, czy co? Znaczy... No te faworki takie robi, czy tam jakieś coś, nie? Lubi to spokojnie. No dobra, poczekamy. Co on... A nie, coś wycina, coś montuje tam. Muszę podejrzeć, bo może się czegoś nauczy. Dobra, Paweł, miło Cię widzieć. Czekamy na resztę. Tak jest. Jest kolejnym. Anczymonek, ten pali na zewnątrz. No, cóż, tak, tu się nie pali. No, pozdrawiam. Witam Cię, witam Cię. Co, czekamy jeszcze na kolejnego anczymonka? Czekamy, no, czekamy na nauczyciela wśród nauczycieli. Tak. Tutaj elitę, chemika. I tak. Zaczynamy, nie? No i co, zaczynamy, coś pojemy, coś się porobi, nie? Pogadamy. Wreszcie się grupa zebrała tak dobrze, razem, nie? Bardzo dobrze, no. Chwilę jesteśmy trochę w rozjazdach. Co tam, kiedy wracasz tam na wioskę? Przed poniedziałkiem obowiązki rodzica wzywają. No dobra, przed poniedziałkiem to jest, jutro jest co, niedziela? No. Jutro, niedziela, no. Czyli jutro? Czyli jutro, no. No dobra, tam sąsiad coś tam kombinuje, ja muszę go podejrzeć. No dobra, fajnie, że przyjechałeś, czekamy. A pamiętasz, wczoraj myśleliśmy, że tam kobieta siedzi, nie? A, tak, tam on te kaski ma i Saba był u mnie wczoraj. Tam jest zgaszone światło i tak sobie patrzymy, a Saba mówi tak, tam ktoś siedzi i na nas patrzy. Ja tak się też przyjrzałem, mówię, nie, to te kaski tylko, ale wyglądało faktycznie, nie? Jakby ktoś siedział. Wiesz, bo ja się muszę przyznać, że w nocy kiepsko widzę bez okularów, nie? Ja też się muszę przyznać. A że się nie mogę przyzwyczaić. Po prostu nie mogę. Mi pękły okulary. Jest! Kolejny! No to... Good timing. Good timing. Jak koszula jakaś nowa i wydał pieniążków. I padać zaczęło idealnie. No padać, to akurat. Jeszcze z miesiąc i już przestanie. Nawet nie chyba, z dwa tygodnie, nie? No, już zaraz będziemy o tym kwestii. Cześć Michał, dawaj, czytamy. My to właśnie ciebie obgadujemy. A był to dopiero co u mnie fizyk na pizzy. Fizyk był? Tak, z Anglii. Ja mu mówię, jak poczekasz trochę, to przyjdzie chemik. Ale poszedł. To by się dogadali. On mówi, nie, bo tam dopiero co to przejechał, 4 dni jest, nie? Nie wiem, musiałem lecieć nauczyciel. No, nauczyciel. Teraz jest ciężki okres, bo to termin się kończy, ta sprawa zaproszenia. No, ja muszę tak dograć parę minut, bo mówię uczciwie do widzów, bo dzisiaj miałem dwa spotkania tu przy tym stoliku z ludźmi, jeden z tej, wiesz, dostawczej takiej tej, z godzinę mi pitolił tam, a co, a jak, a gdzie, a ten, w ogóle procenty tam, wiesz, się tam, nie zgadzało, się, wiesz, targowaliśmy, a potem był gościu od ciebie właśnie. Juri. I jak tam? No i Juri mi się wydaje, że jest okej. To, co on tam proponuje, nie? Okej, bo
No, zdania są podzielone. Na przykład z Kubą, z takim się nie dogadali. Ale ze mną się dogadał. Tylko ja mu powiedziałem, no oczywiście swoje tam pewne rzeczy, że no, te, bo, no wiadomo, no, coś tam będzie miał z tego. No, nikt niczego nie robi za darmo. Ja też nie robię niczego za darmo. On uczył u nas dawniej przez rok jako płacista od trenery. Tak. Ale potem jak... No wiesz, co wyjdzie, to wyjdzie, aczkolwiek no, tu była bardziej konstruktywna rozmowa niż z tym wcześniej, bo tamten mówi, dobra, to muszę się zapytać kogoś, muszę się zapytać jeszcze nie, kogoś, jest, a Juri jest... Blisko managementu jest, więc on jest chyba w miarę decyzyjny. No właśnie, no właśnie. Tak. Nie wiem, czy to brat, czy ktoś tam zaprzyjaźniony, ale pewnie... Dobra, rozsiądźcie się. No, rozsiadamy. Witam. Sina. O, Sina mi tam jeszcze klei okulary. A chłopaki tak. Nie chowaj. A Paweł wodę. No tutaj jest przy lodówce. Jak zawsze. Całe życie w tym samym miejscu. Koniec stoją. Seba jutro wyjeżdża. No pali. Ale... Co, jakieś dziwionko, no. Od dawniej, bo chwilę nie palił, kiedyś wracaliśmy ze Srejnek z Kampotu i po prostu w pewnym momencie stanął, zupełnie nie było zapłonu. Ja to sam pokombinowałem. Może paliwa nie było? Nie. Akumulator chyba miał, albo za mało pojemność. A, to mi mówiłeś wczoraj, tak. No dobra. No, aż się Seba liwuje. Ja w ogóle bez komentarza tutaj. A dużo lepszy oddałem. Ale Michał, obciąłeś włosy. A, kazanie. No brodę to już wcześniej, to już a, wygląda fajnie. Nie, już przyzwyczajony. Dobra, Sina robi pizzę. Idę, wlecę trochę na kuchnię. Sina, a jeszcze chciałem pokazać coś, bo... Muzyki jakieś, nie muzyki. Sina ogląda książkę Kuchnia Polska. Zaznacza sobie rzeczy. You gonna cook Polish food? Yeah. Okay. That's nice. Dobra. No dobra, o. Proszę bardzo. A to jest to Siny, co dostała od siostry. Chinan? Chinan. No dobra, a tu dwie pizze. Try to don't use... Ja wiem, że Sina... But we were eating crows. I know, but try not use the... I know. Jak się mówi? Wałka. Bo właśnie jak się rozwałkowuje, to te rzeki nie będą takie jak trzeba. Ale w ogóle się nie wtrącam, bo mnie tu nie ma. Także... Okej, okay, thank you. See you. Sina tam kręci. Ja mam gości. Jak widzicie, więc pytam się, po co przyjechali? Przyjechali ze szpicy i pogadać przy sobocie, że tak powiem. Ale wydać trochę też, tak? Mamy nadzieję, że nie. Poczekajcie. Zdanie sobocie. Zdanie sobocie. Nie, ale tak naprawdę to kończymy. Trzy słowa od Pawła. No wszystko dobrze. Czekamy, aż się skończy pora deszczowa, bo jest generalnie ostatnio słabo. No to jest dziadostwo. Dzisiaj był u mnie gościu, to jest z Kanady, nie? I też mówi, Krzychu, nie przejmuj się, ale, skończy się ten deszcz. Co mogę powiedzieć, bo ja pamiętam, że potem się zaczyna ta sucha pora i tak jak już jest... Ja wiem, i będą czekać też. Jak maj, to jest taki okres, że nie pada na przykład 4 miesiące i jest kompletny ukrop. I najgorsze wszyscy, jest kwiecień, nie? Wtedy wszyscy się modlą, nie w końcu popada, tak? Tak. A teraz tak. Jak pada. Ale ja to już powiedziałem wcześniej na swoich filmach, że pierwsze 2 tygodnie deszczu to ja nawet lubię. Tak. No ale już potem już mniej lubię, no. Sebastian, witam Ciebie. Byłeś wczoraj. No byłem. No ale ty tam mieszkasz daleko, na wsi to... No ale że się robimy i znamy, to dzisiaj też przyjechałem. Przychylam się do Krzycha. Po świątyniach tam gdzieś się włóczy. Pierwsze 2 tygodnie, jak mi się już motor umyje, tak już potem nie lubię tego deszczu. No właśnie. O! Zapomniałem o swoim tym zielonym szerszeniu, że on powinien tu stać, a tu stoi. W cholerę zapomniałem, a tam nie pada. On działa?
Działa. No jak nie działa? Działa. Ale nie umyty. No i zaraz mi pora... Nie, no jutro... Motor, który już był w rekach chyba wszystkich tutaj w kamerze. Tak, ale... ale ma 70 na 6 tysięcy czy 7 już przejechane. Oczywiście na tym przekręconym liczniku, no ale... Co to? Czyli 40. Ale działa. Dobra, Michał. No u mnie chyba najgorzej, bo to akurat ostatni tydzień przed końcem Termu One, więc dla wszystkich... No dobra, dobra, zaraz jedziesz do Polski i tak dalej. No zaraz będziesz śledzie, czy tam karpie jadł. No ale to jeszcze jest 2 miesiące, nie? Ale tak naprawdę przyszły tydzień, jeszcze intensywna praca, a następny to już myślę, że czerwszym gościem, bo... No, się zdecydowanie. Ale, przyznajcie, że dobrze wygląda Michał, nie? Z tą brodą podgolą taką. Ale wy macie wakacje teraz, nie? Przecież to... No to tutaj bandowy segro, nie? Nie mamy wakacji. A wyjeździć, jaki program mam wyliczyć? A świętowałeś jeden dzień na uściera? Ja nie świętowałem, no. Dzieci świętowały. Widzę, że ignorujecie mnie tutaj, nie przeszkadzam. Nie, bo to są... Jak to jest? To są dwa... Nie przeszkadzam. Nigdy innym trybem niż ten, tak? My idziemy Western Australia. No to kto ma wakacje teraz? Kmerzy mają wakacje. Tak. No, ja nie dogadasz się. Do... Nie jak się spotka czterech Polaków przy jednym stole, tak. Nie dogadasz się. Do... Tu są dziwne sytuacje, bo na przykład czasem szkoły primary idą według Cambridge, curriculum secondary idą według innego, więc jest tak czasem, że przejść uczniów. Dobra, przejść, nie ma... to już sobie pogadajcie. Dzięki, że wpadliście. Zaraz zrobimy tam jedzonko i tak dalej i zrobimy coś jeszcze więcej. No ale ja muszę złożyć odcinek, więc... Żegnam was, żegnam wszystkich. Pozdrawiam. Do następnego odcinka, czyli do jutra. Pa! No dobra. Dogadaliśmy się tutaj co do iPhone'ów. Proszę, neapolitańska. Duże. 44,80. Jak na chwilę, że było. Smacznego! Jedzcie. Jak będziecie bardziej głodni, to zrobimy dalej. Więcej. To takie post scriptum. Pozdrawiam. Palmowy krzychu, kamera w dłoni, życie w Kambodży, w twoich filmach goni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku pokazuje świat, bez pośpiechu w amoku.